Cześć, jestem Magda Selfmastery.pl. Dzisiaj temat kontemplacji. Ostatnio coraz częściej spotykam się z takim trochę bezmyślnym potępianiem myślenia jako czegoś co przynosi nam w sumie więcej kłopotów niż tak naprawdę daje korzyści. I myślę, że to jest kwestia coraz większej popularności szeroko rozumianej duchowości, dlatego że w kręgach ludzi, którzy interesują się duchowością, myślenie czasami jest traktowane jak coś gorszego, jak coś podrzędnego i coś, co tak naprawdę zaburza nasze postrzeganie rzeczywistości takiej, jaka ona jest. Często też słyszę w związku z tym, że rozwiązaniem na to, żeby w ogóle nie było żadnych problemów i żeby widzieć rzeczywistość taką, jaka ona jest, jest to, żeby kompletnie przestać myśleć, czyli zero myślenia. I jedni w to idą i tego próbują. A inni uważają, że to jest jakiś kompletny absurd, bo tak się nie da przecież żyć w naszym praktycznym świecie. Czyli są trochę jakby dwa obozy. Widzimy te rzeczy w taki skrajny sposób, czyli albo jedno, albo drugie. I o ile zgadzam się z tym, że jak mocno teoretyzujemy, jesteśmy ciągle w swoich głowie, to rzeczywiście tracimy kontakt z prawdziwym doświadczeniem i z rzeczywistością, to nie zgadzam się z tym, że rozwiązaniem jest to, żeby zupełnie przestać myśleć. Myślę, że zamiast tego lepiej byłoby nauczyć się świadomie i intencjonalnie myśleć, czyli używać myślenia na swoją korzyść. Bo mam takie nieodparte wrażenie, że w tym całym potępianiu myślenia jednak coś ważnego nam umknęło. I tym czymś jest moim zdaniem specjalny rodzaj myślenia, który dzisiaj praktycznie jest już zapomniany, czyli kontemplacja. Już w paru wcześniejszych filmach mówiłam o tym, że Ważna jest refleksja i że ważne jest to, żeby znajdować na nią czas, ale dzisiaj pójdziemy o krok dalej. Czyli właśnie pójdziemy w stronę kontemplacji, chociaż akurat refleksja i kontemplacja są ze sobą związane. Parę tygodni temu też nagrałam film o tym, w jaką stronę będzie szedł dalej rozwój self-mastery. I powiedziałam, że coraz bardziej będziemy się skupiać na głębokim zrozumieniu. W głębokim zrozumieniu w ogóle rzeczy, o których będziemy mówić, a nie na filmach w stylu 5 sposobów na coś tam. I zauważyłam, że pod tym filmem o zrozumieniu, sporo osób, słusznie zresztą, zwróciło uwagę na to, że po pierwsze, nie da się wszystkiego zrozumieć racjonalnie, i po drugie, co to w ogóle ma tak naprawdę znaczyć, to zrozumienie czyli jak dążyć do tego zrozumienia i do sedna rzeczy w praktyce. I myślę, że ten dzisiejszy film idealnie na te pytania, przynajmniej moim zdaniem, powinien odpowiedzieć. Poza tym, on też świetnie się wpisuje w ostatnie tematy, czyli filmy o archetypach, o podróży bohatera i o uzależnieniach. Bo wszystkie te filmy są jakby na pograniczu standardowego świata myśli, psychologii czy racjonalności i świata duchowości czy nieświadomości, czegoś więcej w każdym razie. Czyli jesteśmy teraz gdzieś pomiędzy, na styku. I ten dzisiejszy film o kontemplacji jeszcze bardziej bezpośrednio się do tego połączenia obu światów będzie odwoływał. Bo czegoś nam jednak w tym czysto racjonalnym świecie brakuje. Brakuje nam czegoś, co kiedyś służyło do znajdowania odpowiedzi na fundamentalne pytania, które dręczyły ludzkość. Czegoś, co też nadawałoby się do zastosowania w naszym codziennym i zwyczajnym życiu, w naszym działaniu, w praktycznym podejściu. W rozwiązywaniu problemów i myśleniu na temat trudnych pytań związanych z naszym życiem czy światem w ogóle. Brakuje nam narzędzi do przekraczania tych problemów, do znajdowania prawdziwych odpowiedzi i samodzielnego odkrywania, bo nikt nas tego nie uczy. I czasem zastanawiam się nad tym, czemu nikt nas tego nie uczy. I zawsze przychodzi mi do głowy to, że to nie jest w interesie naszej kultury, żeby nas tego nauczyć, ale do tego jeszcze wrócę. Zauważyłam też to, że ostatnio w kontekście rozwoju mówi się głównie o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to jest działanie, no bo wiadomo, że jak czegoś chcesz i chcesz coś zmienić, mieć jakiś rezultat, to musisz coś zrobić. To jest oczywiste. Druga rzecz to medytacja, czyli niedziałanie. Chociaż niektórzy medytują po to, żeby lepiej działać, inni na przykład po to, żeby od działania trochę odpocząć, a jeszcze inni rzeczywiście traktują medytację jak praktykę duchową, ale. Tak czy inaczej, nie mogę się pozbyć wrażenia, że jednak prawie wszystko kręci się wokół działania, ale czegoś właśnie mi tutaj brakuje. Brakuje czegoś pomiędzy medytacją a aktywnością. Brakuje świadomego używania myślenia, czyli wycofania się z aktywności nie po to, żeby się odciąć od robienia i myślenia, ale po to, żeby świadomie szukać odpowiedzi na różne pytania na poziomie intelektualnym, intuicyjnym i duchowym. Przez pogrążenie się w myśleniu. I ciekawa rzecz jest taka, że kontemplacja to nie jest coś odrębnego. Ani od działania, ani od medytacji, ani od myślenia, ani od niemyślenia. To wszystko bardzo mocno się przeplata, chociaż wiem, że pewnie niektórym się w głowie nie mieści, żeby mieszać myślenie ze światem duchowości. I myślę, że całe to święte oburzenie u niektórych wynika z tego, że niewiele osób wie, czym tak naprawdę jest kontemplacja. I po co w ogóle mielibyśmy kontemplować cokolwiek? Jak to niby miałoby się przełożyć na praktykę w naszym życiu, czy na życie duchowe? Ale prawda na temat kontemplacji jest taka, że chyba nie ma lepszego narzędzia do rozwoju na tych wszystkich poziomach, na wszystkich płaszczyznach. Jeżeli zdecydujemy się poświęcić jej czas regularnie, to to kompletnie pozmienia nasze życie. Ale o kontemplacji prawie się nie mówi. Można sobie poczytać o niej w różnych książkach na temat buddyzmu, chrześcijaństwa, hinduizmu. Ale w telewizji się o tym raczej nie usłyszy. I też raczej kontemplacją nikt się nie chwali. Żeby lepiej się zorientować, o czym w ogóle mówię, kiedy mówię o kontemplacji, dobrze byłoby powiedzieć sobie, czym ta kontemplacja jest i o co w niej chodzi. Jest bardzo dużo definicji kontemplacji. One odnoszą się do różnych rzeczy i podkreślają różne aspekty kontemplacji. Możemy sobie kontemplację zdefiniować na przykład jako głębokie i dociekliwe myślenie nad jakimś problemem, też jako sposób na uporządkowanie swoich myśli, zadumanie nad jakimś tematem, rozważanie jakichś prawd duchowych. I tradycyjnie kontemplacja była używana właśnie do tego, czyli do rozważania prawd duchowych. Ale bez względu na definicję, w moim odczuciu w kontemplacji chodzi o zadawanie sobie pytań i próbę dojścia do sedna wybranej rzeczy, czyli o odpowiadanie sobie na te pytania. Kontemplacja polega na utrzymywaniu w świadomości przez dłuższy czas jakiejś koncepcji, tematu, zdania, pytania i dociekania, co to za rzecz, jaka prawda kryje się za tym, co widzę i czemu się przyglądam. Czyli... Chodzi o taką skupioną obserwację i świadome kierowanie swojej uwagi w stronę danej rzeczy. Z czasem to ewoluuje, obserwowanie przechodzi w uważność na to, co mamy przed sobą, na to, co się pojawia i to, co tam rzeczywiście jest. Gdybym miała to opisać jako spektrum jako proces, powiedzmy rozkwitania mądrości, to powiedziałabym, że zaczyna się wszystko od myślenia, takiego intencjonalnego, potem przychodzi to, przechodzi to w uważność, bez myślenia, a potem wzrośnięcie się z obiektem czy tematem i poznanie prawdy na jego temat. Czyli w sumie przekraczamy myślenie, od którego wychodzimy, ale musi zaistnieć jakiś element myślenia, który w końcu prowadzi nas do tego, że ujawniają nam się głębsze znaczenia, które kryją się za danym obiektem czy tematem. I dzięki temu pogłębia się nasze zrozumienie. Ale to nie jest tylko takie intelektualne zrozumienie. Raczej usiłujemy wyczuć rzeczywistość przekazywaną przez jakąś ideę, zdanie czy słowo. Inaczej można to ująć tak, że staramy się przejrzeć przez daną rzecz, żeby zobaczyć doświadczenie stojące za nią, żeby zobaczyć prawdę ponad jej formą i myślami. I nie ma tutaj żadnego parcia na wynik, na rezultat, nie ma osądu na temat tego, co się pojawia, ani nie ma też działania w związku z tym żadnego. Przynajmniej na razie, bo kontemplując na przykład dalszy rozwój swojej firmy, to możecie w końcu prowadzić potem do jakichś tam działań w przyszłości. Ale sama kontemplacja nie jest działaniem. Kontemplacja jest mieszanką aktywnego kierowania uwagą i receptywności, czyli gotowości na przyjmowanie tego, co przejdzie. Powiedziałam, że kontemplacja to jest świadome kierowanie myśleniem, zadawanie sobie pytań, taka próba zrozumienia, ale bez nacisku na wynik. I tak to rzeczywiście widzę, ale nie możemy zapomnieć o receptywności. Żebyśmy mogli rzeczywiście dobrze korzystać z kontemplacji, musimy się też otworzyć na różne odpowiedzi, które nie będą tylko efektem naszego procesu myślenia. I właśnie to, że jesteśmy receptywni, czy będziemy receptywni na wielu poziomach i będziemy otwarci w kontemplacji, to nam pozwoli doświadczyć czegoś, co można nazwać zjednoczeniem się z rzeczywistością. To jest niby myślenie na konkretny temat, ale to myślenie może nas zabrać do centrum tego tematu czy tej rzeczy przy naszej pełnej otwartości. I tym, co wyróżnia kontemplację od wszystkiego, z czym na co dzień mamy do czynienia, jest Właśnie ten balans pomiędzy aktywnym kierowaniem uwagą, a kompletną otwartością na to, jakie odpowiedzi do nas przychodzą. Tak samo z wymiaru intelektualnego, jak spoza myślenia. I dlatego kontemplacja nie może być traktowana tylko jak kolejne zadanie do wykonania i myślenia, które ma coś nam tam przynieść. Tak naprawdę to jest przeciwieństwem dążenia do jakiejkolwiek konkretnej korzyści mówię o kontemplacji, a jednak te korzyści z kontemplacji. Są ogromne. Kontemplacja jest sposobem wykorzystywania swojego umysłu i myślenia, żeby wyjść poza myśl i doświadczyć tego, co kontemplujemy. Czyli może przekraczać granice logiki i myślenia analitycznego i otwierać naszą świadomość na głębszą mądrość i prawdę. Bo wiadomo, że nie da się wszystkiego zrozumieć, ale mimo to i tak powinniśmy próbować. Coś zrozumieć, czy wszystko zrozumieć, nawet przez kontemplację, bo to wyśle nas na inny poziom i rzeczywiście pozwoli nam zrozumieć. Czyli w sumie na najwyższym poziomie kontemplacja oznacza brak myślenia. Uwielbiam ten temat, bo większość ludzi kompletnie nie łączy myślenia z doświadczeniem oświecenia czy połączenia z rzeczywistością. Mam nadzieję, że to wszystko, co mówię, pokazuje, dlaczego nie powinniśmy uważać myślenia za jakąś wyrocznie albo za coś bezsensownego. Chociaż myślenie może być bezsensowne, jeżeli myśleniem nazwiemy zamiast kontemplacji takie zwykłe mentalne piekło, jakie sobie serwujemy na co dzień, kiedy myślimy o wszystkim naraz i o niczym. Myślenie ma sens, jeżeli to jest kontemplacja wykonywana w odpowiedni sposób, albo po prostu takie codzienne praktyczne myśli w stylu mam tramwaj o 18. Odpowiednio wykonywana praktyka kontemplacji zamiast Zagubienia w myślach będzie nas prowadziła do jasnego widzenia rzeczy takimi, jakie są. Czyli myślenie wcale nie musi przesłaniać rzeczywistości. A idea, którą wybieramy do tego, żeby sobie pokontemplować ją, jest tylko odskocznią, żeby nam pozwolić zrozumieć to, co jest poza myślami i formą. Ja wiem, że to brzmi trochę abstrakcyjnie i pewnie sporo osób się zastanawia, co kontemplacja tak naprawdę może mi dać. I dlaczego mielibyśmy poświęcać temu czas? Czemu to jest w ogóle ważne? Żeby mogła zakwitnąć Twoja mądrość, dobre samopoczucie, lepszy wgląd w siebie, żebyś mógł znaleźć odpowiedzi i głębsze zrozumienie, potrzebujesz kontemplacji jak roślina słońca. Kontemplacja może być źródłem mądrości. Przez to, że daje ci dostęp do bezpośredniego doświadczenia, też jest źródłem świetnych pomysłów, kreatywności, generalnie jest potężnym narzędziem rozwojowym, które pomoże ci rozwiązywać problemy i odpowiadać sobie na fundamentalne pytania. Nic innego ci w tym tak dobrze nie pomoże. I to powinno wystarczyć, żeby się do kontemplacji przekonać. Zresztą, kiedyś tak właśnie ludzie dochodzili do różnych koncepcji, filozofii, teorii i pomysłów które do dzisiaj są aktualne. Prowadzili po prostu kontemplacyjny styl życia. Arystoteles uważał, że kontemplacyjny styl życia to jest coś, co czyni życie w ogóle wartym przeżycia i co przynosi trwałe szczęście. Też w tym całym jego rozważaniu na temat kontemplacji chodziło o ten odwieczny konflikt pomiędzy życiem aktywnym a życiem kontemplacyjnym i o to, które jest lepsze. Arystoteles wybrał życie kontemplacyjne. W ogóle wszyscy wielcy ludzie znani z historii, którzy mieli jakiś wpływ na naukę czy filozofię, dawali sobie czas na to, żeby usiąść i pomyśleć. Taki Leonardo da Vinci, na przykład, albo Platon. Dzisiaj to już nie jest takie popularne, ale kiedyś było bardzo popularne. W naszej kulturze raczej nie ma parcia na kontemplacyjny styl życia i nie kojarzy się on raczej ze szczęściem. Jest za to parcie na aktywne życie. I oddzielamy bardzo ostro działanie od kontemplacji. Ale to jest bez sensu, bo kontemplacja jest podstawą dobrego działania i dobrego życia. Najlepsze rezultaty daje połączenie obu kontemplacji i działania. I myślę, że wielu liderów, największych ludzi biznesu, ciągle korzysta z kontemplacji i łączy ją z działaniem. Może się tym nie chwalą za bardzo, ale myślę, że często właśnie stąd biorą się ich oryginalne pomysły. Po prostu poświęcają czas na świadome myślenie. Uczą się takiego sposobu myślenia zamiast wiecznej walki ze swoim umysłem, którego i tak nie można opanować. W ogóle nie wydaje mi się, żebyśmy mądrze używali myślenia. Cały czas albo myślimy o byle czym, albo coś robimy, albo ewentualnie medytujemy. Czyli tak naprawdę nie używamy intencjonalnie myślenia jako narzędzia. A jest wiele pytań, które dobrze byłoby świadomie przemyśleć i zbadać sobie na swoje potrzeby też. Te pytania wymagają takiego spokojnego czasu na to, żeby móc to zrobić. Poza tym wszystkim, co do tej pory powiedziałam, jest jeszcze jedna ważna rzecz. Bo żyjemy sobie w świecie, w którym wiele rzeczy wydaje nam się oczywistych i zakładamy, że większość odpowiedzi już znamy, bo gdzieś tam je wyszukaliśmy, przeczytaliśmy, zgromadziliśmy jakąś wiedzę. Szukamy informacji generalnie na zewnątrz. Google ma wszystkie odpowiedzi, i wydaje nam się, że jak coś przeczytamy, to już wiemy, jak to wygląda. Nie zastanawiamy się nad tymi rzeczami głębiej. Przyjmujemy to, co ktoś tam powiedział albo napisał jako prawdę. Zamieniliśmy wszystkie pytania i wewnętrzne dochodzenie do własnych odpowiedzi na przyjmowanie odpowiedzi, do których doszedł ktoś inny przed nami. Jesteśmy nawet gotowi. Zapłacić za te odpowiedzi, kupić je od kogoś, kupić odpowiedzi na te najważniejsze pytania w stylu: jak mam żyć? Co mam zrobić z moim życiem? Jak mam być szczęśliwy? Jakie decyzje mam podejmować? Co to znaczy dobre życie? Czym jest sprawiedliwość? Czym jest miłość? Jaka jest prawda o świecie? O mnie jaka jest prawda? Ja właśnie dlatego tak bardzo cenię sobie coaching, bo coaching nie daje gotowych odpowiedzi. I prowokuje do tego, żeby te odpowiedzi samodzielnie znajdować. Na różnych poziomach, zresztą. I myślę, że właśnie tego nam trzeba, jeżeli zależy nam na prawdziwej mądrości i na sensownych zmianach w naszym życiu i na głębokim rozwoju. Potrzebujemy do tego dostępu do naszego wewnętrznego krajobrazu, bo tam jest prawdziwe życie, prawdziwy świat i prawdziwa mądrość. Nie gdzieś tam na zewnątrz. Chociaż społeczeństwo wcale nie chce, żebyśmy mieli dostęp do tego, co mamy w środku, i za dużo myśleli. Szczególnie w taki głęboki sposób, właśnie, bo siedzenie i szukanie odpowiedzi mogłoby nas, nie daj Boże, doprowadzić do wniosków, że szczęścia nie ma w tym samochodzie, który ktoś nam próbuje wcisnąć za grubą kasę. Jakbyśmy za dużo myśleli, to marketing mógłby przestać działać po prostu. I dlatego tym bardziej w takim świecie kontemplacja jest nam naprawdę potrzebna, i to bardziej niż kiedykolwiek. Potrzebujemy przestrzeni do tego, żeby spokojnie pomyśleć na temat pytań, emocji, dalszych działań, potrzebów naszego serca, naszej intuicji. I to na pewno nie będzie czas stracony, jeżeli zrobimy to w stylu kontemplacyjnym zamiast w sensie takim neurotycznym jak zwykle. Kontemplacja. Da Ci Twój własny wgląd, własne wnioski. Zobaczysz to, jak naprawdę sprawy się mają, zamiast używania skrótów myślowych i narażania się na błędy poznawcze albo na manipulacje z zewnątrz, której wszędzie pełno. Myślę, że wiele problemów, chyba większość problemów w naszym życiu wynika właśnie z tego, że nie poświęcamy czasu na myślenie, na kontemplację. I tak podchodzimy do szukania odpowiedzi, jak podchodzimy. Ale jakich odpowiedzi miałbyś szukać? Co tak naprawdę miałbyś kontemplować, jak się to w ogóle robi? Kontemplować można praktycznie wszystko. Możesz kontemplować codzienne rzeczy, typu, w co się dzisiaj powinnam ubrać, albo co zjeść na, na śniadanie. To jest taki, powiedzmy, niski poziom kontemplacji, ale jest. Możesz też kontemplować swoje problemy i wyzwania, szukać rozwiązań w ten sposób. Możesz kontemplować sztukę. Literaturę, to w jakim kierunku chciałbyś, żeby Twoje życie się potoczyło. Możesz swoją karierę zawodową kontemplować, relacje z rodziną, swój cel życiowy. Czyli możesz szukać odpowiedzi na najważniejsze dla siebie pytania właśnie w ten sposób. Ale możesz też wkroczyć w świat naprawdę fundamentalnych i uniwersalnych pytań, które różni filozofowie od tysięcy lat sobie zadają, na przykład takich pytań jak: co to znaczy dobro? Czym jest miłość? Odwaga, sprawiedliwość, przyjemność, współczucie. Możesz zadawać sobie pytania na temat tego, czym jest życie i wreszcie tego, kim ty sam jesteś. To by było najważniejsze pytanie. Możesz też kontemplować swoją śmierć, jak na przykład Ramana Maharshi, kiedy głęboki strach przed śmiercią go dopadł i zaczął zadawać sobie pytania w stylu: no dobrze, ale kto tak naprawdę umrze, jak umrę? Kto umiera? Możesz też kontemplować fragmenty starych tekstów z różnych tradycji. Możesz czytać Upanishady, Biblię, Wedy, Sutry, Koran, Tore bez różnicy. Możesz też kontemplować słowa współczesnych nauczycieli duchowych, jak Adyashanti, Sadhguru, Eckhart Tolle. Nigdy nie wiem, jak to się czyta: Tol czy Tole. Wszyscy chyba wiedzą, o kogo chodzi, tak czy inaczej. Tak naprawdę nie jest ważne, co będziesz kontemplował, ale ważne jest odblokowanie drzwi. A potem otwieranie ich samemu. Ale jak otwierać te drzwi? Jak kontemplować? Tak jak każda praktyka duchowa, kontemplacja wymaga praktyki. To nie jest tak, że usiądziesz na 5 minut i zaraz będziesz miał wszystkie odpowiedzi. To tak nie działa. Jak mówię o praktyce kontemplacji, to chodzi mi o coś regularnego. I to powinno być coś w stylu takiego, Codziennego prysznica, mycia zębów, albo cotygodniowego zwyczaju na przykład. Czyli trzeba będzie przeznaczyć na to jakiś określony czas i rzeczywiście to zrobić. Możesz zacząć od 10-15 minut, tyle wystarczy na początek. Przygotuj sobie notatnik, coś do pisania, a potem wybierz pytanie czy temat, na którym chcesz się zastanawiać. I to może być jakiekolwiek pytanie czy temat. Na przykład, co dalej z moim biznesem? Jak mam dalej prowadzić moją firmę? Albo jak mogę poprawić moją relację z żoną czy z mężem? Jak mogę ją czy jego lepiej zrozumieć? Czym w ogóle jest relacja dla mnie? Czym jest miłość? Czym jest dobro? Czym jest prawda? Czym jest sens życia? Nieważne, co wybierzesz, ale chyba najlepiej wybrać to, co jest teraz w tobie najbardziej żywe, aktualne, albo coś, co naprawdę autentycznie Cię ciekawi. To, o czym chciałbyś się dowiedzieć jak najwięcej. Potem wybierz sobie miejsce, w którym nikt nie będzie ci przeszkadzał przez te 10 czy 15 minut, weź sobie parę głębszych oddechów i zacznij zadawać sobie pytania w związku z tym konkretnym tematem, który wybrałeś do tego, żeby się nad nim zastanawiać. I w miarę jak będziesz myślał na ten temat i zadawał sobie kolejne pytania, to też kolejne pytania będą się pojawiać. Będziesz wchodził coraz głębiej. I możesz sobie zadawać pytania w stylu: co to znaczy dla mnie? Jakie to ma miejsce w moim życiu? Czym to jest? Jakie jest sedno? Zadawaj sobie pytania, które przyjdą ci do głowy w związku z danym tematem. I na początku pewnie będziesz odpowiadał sobie na te pytania bardzo racjonalnie, z głowy. I to jest w porządku na początku, tak powinno być. Ale nie ograniczaj się tylko do intelektu i do myślenia na temat odpowiedzi. I tu wchodzi nam ta receptywność, o której mówiłam wcześniej. Pozwól, żeby pojawiały się jakiekolwiek odpowiedzi skądkolwiek, bo pojawią się pewnie różne rzeczy, przyjmij je. Celem jest użycie tematu i myślenia, tak naprawdę, na temat tego tematu, jako wstępu, bo tak naprawdę chodzi o dostęp do coraz głębszych pokładów wiedzy, niekoniecznie intelektualnej. Przyglądaj się temu, co się pojawia spoza myślenia racjonalnego, i pozwól, żeby to się pojawiało, bądź otwarty. Praktykuj regularnie. Możesz się miesiąc nad jednym tematem zastanawiać. Nie ma sprawy. Nie próbuj na siłę przyspieszać tego procesu, kierować tym procesem. Raczej kieruj delikatnie swoją uwagę w stronę tematu czy pytania, od którego zacząłeś. Utrzymuj je w świadomości i jednocześnie badaj, zadawaj dalsze pytania, bez oczekiwania jakiegoś konkretnego rezultatu. Jak minie Twój czas na kontemplację, daj sobie chwilę na to, żeby to wszystko podsumować, to, to co się wydarzyło, jakieś swoje odkrycia. Potem po prostu sobie w stanie zajmie się swoimi sprawami. Ale zwróć uwagę na to, że mogą się w ciągu dnia pojawiać też różne odpowiedzi na temat tego, o czym myślałeś w czasie kontemplacji. Tak też może być. Taka praktyka kontemplacyjna powinna być równie ważna w życiu, jak nieważniejsza od samego działania. Tak czy inaczej połączenie obu pozwala Pozwoli ci genialnie radzić sobie z różnymi problemami, rozwijać się i gromadzić swoją własną wewnętrzną mądrość. I to jest coś, czego od nikogo nie kupisz. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli uważasz ten film za ważny i przydatny dla siebie, podziel się nim z przyjacielem, polub go, zostaw mi swój komentarz. Jak zwykle zapraszam na coaching jeden na jeden ze mną. Więcej informacji znajdziesz na selfmaster.pl. Do zobaczenia.